W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak powstają szafki światłowodowe. Zaczynamy! Nasycenie usługami dostępu do internetu to jedno z kluczowych wyzwań rozwoju gospodarczo-technologicznego. Światłowód pozwala na przesyłanie danych za pomocą fali świetlnej. Sygnał nie jest zakłócany przez czynniki atmosferyczne, co zdarzało się w przypadku łączy opierających się na przewodach miedzianych. Sieć światłowodowa w Polsce dynamicznie się rozwija. Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Dziś odwiedzimy jednego z największych w Polsce producentów rozdzielniczych szafek światłowodowych, firmę Mantars Opatowa nieopodal Częstochowy. Szafki rozdzielcze umiejscowione są najczęściej na ścianach wewnątrz budynków, na słupach czy jako wolno stojące słupki. Dziś zobaczymy, jak powstają szafki w formie słupków. Składają się one z korpusu, postumentu, który zakopuje się w ziemi, drzwi. Wewnątrz szafki znajdują się górna wkładka na splity rozdzielające sygnał oraz dolna wkładka z podłączeniem do klientów. Kablem wejściowym doprowadzany jest sygnał główny. Sam światłowód wykonany jest z włókna szklanego oraz tworzyw sztucznych. Dlatego istotne jest, aby podczas projektowania tak zaplanować poprowadzenie okablowania wewnątrz szafki, aby nie doszło do złamania światłowodu. Obudowa musi być trwała, odporna na przypadkowe uszkodzenia czy akty wandalizmu, a także na działanie warunków atmosferycznych. Do wykonania korpusu, postumentu czy drzwi stosowana jest blacha typu Magnelis o grubości 1,5 mm, odznaczająca się podwyższoną odpornością na korozję. Na gilotynie z arkusza blachy wycinane są mniejsze elementy o odpowiednim wymiarze. Za pomocą wykrawarki rewolwerowej wykonywany jest kształt detalu. Powstają otwory technologiczne czy przetłoczenia zapewniające wentylację wewnątrz szafki. Żeby zachować parametry wykrawania, narzędzia są na bieżąco ostrzone. Następnie za pomocą giętarek wykonywane są zagięcia nadające kształt szafkom. W korpus wciskane są kołki zewnętrzne z gwintem, umożliwiające przykręcenie postumentu. W procesie zgrzewania oporowego pole komutacyjne, które będzie wyposażone w adaptery światłowodowe, łączone jest z wkładką. Uchwyt wkładki jest gięty, a następnie w procesie klinczowania, a więc łączenia blach na zimno poprzez przetłaczanie, łączony jest z korpusem. Dalej w procesie spawania korpus połączony zostaje z daszkiem. Ilość łączeń w całej szafce poprzez spawanie jest minimalizowana. Tak wykonane elementy są przygotowywane do malowania. W kolejnych wannach procesowych detale są oczyszczane, odtłuszczane, ich powierzchnia jest aktywowana przed procesem lakierowania proszkowego. Po wysuszeniu farba nanoszona jest ręcznie. Malowanie zabezpiecza detale przed korozją, daje też efekt wizualny. Następnie powłoka utwardzana jest w piecu. Czas na montaż i pakowanie. W korpusie umieszczany jest uchwyt szafki. Przykręcana jest tuleja pilota światłowodowego, który zabezpiecza przed wyrwaniem kabla w razie jakiegokolwiek pociągnięcia. Montowana jest dławnica, przez którą przechodzą światłowody. Osłona chroni kable wchodzące do skrzynki. Dalej montowane są wkładki, drzwi z uszczelką oraz zamek. Drzwi spełniają normy wodoszczelności oraz pyłoszczelności. Zestaw jest pakowany i można go wysłać na miejsce inwestycji. Szafki wyprodukowane przez Mantar dały dostęp do internetu już 500 tysiącom gospodarstw domowych. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.